Okej, a więc witam serdecznie w kolejnym, jeżeli dobrze pamiętam, 7 odcinku z Blair Witch, który zapewne będzie również tym ostatnim, bo z tego co widziałem, zostało mi około 40 minut rozgrywki, no więc oczywiście wszystko nagram już tak za jednym razem. No i zobaczymy, co się tym razem stanie. Tym razem stawiałbym, że będzie jednak najbardziej przerażająco, no więc tak, możecie spodziewać się samych strasznych rzeczy. Z czego by tutaj skorzystać? Powiedzmy, że z latarki. Strasznie mnie tutaj również zacina niestety w tej miejscówce. Mam nadzieję, że nie będzie z tym kłopotów później. Kurde, co się stało? Ej, zaraz, gdzie ja w ogóle jestem? Jakimś sposobem się tutaj, nie wiem, teleportowałem do czegoś innego, czy co? O, mam połączenie latarki z kamerą, po prostu wspaniale. Zamknięte. Dobra, powiedzmy, że zaraz tam sobie przejdę, a tutaj zamknięty również. A stąd przybyłem. Ani drgnie. Dobra, więc mamy tylko jedynie jedno przejście. I co by tutaj teraz zrobić? Kurde, spodziewam się jumpscare'ów na każdym po prostu miejscu, nie? Tutaj jest po prostu straszliwie. Sam nie wiem, co ja mam myśleć. Oh my god! Nie wiem. Okej. Jeszcze nic strasznego się nie stało, nie ma się co przejmować. No, mam jakiś liścik. Zobaczmy. Dużo widzę. Fajnie. Ostatnia sesja. Pacjent wreszcie opuszcza Burkittsville. Jak sam powiedział, czuję, że jest gotowy na zmiany. Cieszy mnie to, mniej cieszy sama zmiana. Pacjent chce zaciągnąć się do wojska. Przekonał go do tego jego ojciec, pułkownik. Niepokoi mnie, jaki skutek będzie miało nowe środowisko na jego delikatną psychikę. Stres i traumatyczne przeżycia na służbie mogą spowodować całkowite przemieszczenie traumy z dzieciństwa związanej z lasem. Traumy, o której, jak się wydaje, już zapomniał. Obawiam się jednak, że las nigdy go nie opuści. Bez względu na to, co się stanie, las pozostaje w głębi. Tamto przeżycie wywarło ogromny wpływ na pacjenta. Kurde, to po raz kolejny tutaj brzmi, jakby to było odnośnie mnie, nie? Odnośnie tego głównego bohatera. I przecież cały czas mam tutaj właśnie wspomnienia z tej przeszłości. Kurde, wszędzie te przerażające ręce, nie wiem. Nie wiem, co myśleć. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tutaj już byłem. Na górę? Mogę spróbować. Może coś z tego wyjdzie. Kurde, nie wiem. Oh my god. Mamy tutaj ten... to coś. Sam nie wiem. Kurde, jestem po prostu przerażony tą całą miejscówką, nie? Spodziewam się po prostu najstraszniejszych rzeczy. Dobra, w każdym razie... Na razie nic się nie dzieje. Mamy klucz! Po prostu cudownie. Nie wiem do czego. Niedługo się okaże. Coś tu jeszcze znajdę? Chyba nie. Chyba wszystko już tutaj przeszukałem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mogę jeszcze wyżej przejść? Nie. Dobra, więc idziemy na sam dół. Co my mamy teraz zrobić? No... Ej, zaraz, tutaj była piwnica, z tego co pamiętam. To pewnie tutaj mamy klucz włożyć, okej. Po prostu wspaniale. Zejdźmy teraz do najgłębszych czeluści. Z tej strony oczywiście niczego nie ma. Możemy zatem przejść tędy. Oh my god. Znowu się tutaj znalazłem. No właśnie. Znam tą miejscówkę. No come on, no. Znowu jest jakaś nieskończona pętla. Dajcie mi spokój. Tam coś stoi? Tam coś stoi na wprost. Oh my god. Pomocy. Come on, no. Dobrze. Dobrze, że kolesia zauważyłem, byłem na to bardziej przygotowany, nie? Oh my god. Dobry wzrok, polecam, dobry monitor. Nie wiem co mam myśleć, co jeszcze się tutaj stanie. No nie.
Zamknięte oczywiście. No dalej, come on, działaj. Latarko. Po raz kolejny nie wiem, jak będzie wyglądało to całe moje komentowanie. Jednak jak jestem przerażony, trochę gorzej to wygląda. Ale mam nadzieję, że będzie dało się tego słuchać. Dobra, gdzie by tutaj pójść? O, mamy... Co to jest? Kaseta? Nie, to jest bateria jakaś. Trzeba będzie do czegoś tego użyć. Ale nie mam pojęcia do czego. Po raz kolejny ten symbol. Zapewne trzeba będzie się tutaj dostać. Kurde, tutaj kran się popsuł. Może powinienem to zakręcić. Nope, niestety nie ma takiej możliwości. Ale zaraz, tego sobie nie przypominam. Co to za tajemnicze przejście? Coś tutaj widziałem. Oglądaj. Ruina. No to jest czerwona, więc będzie można coś tutaj zmienić. Wow, okej. Czyli wszystko się rozpadło? A, i teraz da się przejść. Dobra, rozumiem. Mam jakieś ślady tutaj, widzicie? Na samym dole? To mnie zaprowadzi do rozwiązania? Nie wiem. Nie mam pojęcia. W każdym razie mamy tutaj przejście. Oh my god. Mogę to zamknąć? Nope. Dobra, więc idziemy na kolejne przygody. Oh my god, nie wiem, co ja mam myśleć. Peter. O. Patrzcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Co teraz z tego wyjdzie? Ej! Jak oni to zrobili? Come on. Dobra, tutaj mamy jakieś interesujące przedmioty. Dobra, tak trochę średnio, okej. A więc idziemy dalej. Kurde, znowu mi się coś tutaj pomyliło. Myślałem, że to jest przejście w inną stronę. Dobra, nieważne. Jestem Sheriff Lanning. Ten, który tam zmarł. Albo był wytworem mojej wyobraźni. Znowu się boję tego miejsca, zaraz mi znowu wyskoczy koleś. Kurde, no come on, no. To nowy początek, wyjdę tędy? O, mamy jakiś liścik. Wspaniale. Nie wiem, jak ja tak czytam w ciemności, ale okej. To daje ci moc, daje ci szansę, by złapać życie w garść. Dotykasz gałązek i przesuwasz palcami po ich kościach. Zgniatasz je, łamiesz im kręgosłupy, a ona cię obserwuje. Kiedy już je podniesiesz, nie pozwoli ci ich odłożyć. Jej szepty będą stawać się coraz słodsze za każdym razem, gdy zaciśniesz pięść. Nie wiem, może to jest referencja do tego... nie wiem, nie kręgosłupa, tylko jak to się nazywa? Tej figurki, którą za każdym razem... używam. Znaczy tworzę. Te wszystkie osoby tworzą. Może to jest jakaś, nie wiem... referencja do tego, że... to jest właśnie ta osoba? Jakaś osoba? Nie wiem. Tak bym stawiał. Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, wszystko się w miarę tutaj naprawia. Proszę bardzo. Nie, to się naprawia, jak ja koło tego przechodzę. Nie mam pojęcia. Oh my god. Pomocy. Główny bohater zaczyna wariować. Ej, ja chcę światło jakiekolwiek, no. Mamy cokolwiek tutaj? A, mamy się odwrócić, okej. Mogę biec? Dziękuję serdecznie. O, patrzcie, jak jasno. Kurde, co? Gdzie my jesteśmy? Twoja ostatnia szansa, żeby zrobić coś dobrego? To wygląda jak, nie wiem, może miejsce, w którym żyliśmy? Jakieś wspomnienia, nie wiem. Może właśnie sobie to przypominam. Kurde, nie mam pojęcia. Główny bohater po prostu wariuje, nie? Cały czas jest w tym malutkim domku, który był na samym początku. No ale niestety... Należysz do niej? Ej. No happy ending. Tędy nie przejdę. Co? You are... for her.
Należysz do niej. No dobra. Powinienem teraz jakoś tędy iść chyba? Zostałem jakąś wiadomość, zaraz to zobaczę. Ej, to jest nasz portfel. Przypominam to sobie. Jeszcze wiadomość miałem, chwila. Brak sygnału? Nie wiem. Wiadomości, Jess? To dla mnie za wiele, dłużej tak nie mogę, nie pozwolę, żebyś mnie pociągnął za sobą na dno. No tak, już była o tym mowa, pamiętam jak to rozmawialiśmy. Nie wiem, chyba tędy mam się udać? Tak mi tutaj pokazuje. Dobra, jeszcze żyjemy. Po prostu cudownie. Ej, zaraz, czy ja... Nie, myślałem, że już na dwór wychodzę. Nie ma tak łatwo. Oh my god, co to za dźwięk? Nie wiem, co ja mam myśleć. Chyba tędy przejdę. Po raz kolejny. Ile to już lat minęło? 4? Nie wiem. Tam ktoś jest. To jest chyba ten szeryf. Nam się przypomina po raz kolejny. Lubię ciszę. Pozdrawiam. Może będzie nasze zdjęcie, to by było interesujące. Dobra, sprawdźmy tutaj na samym początku, ani drgnie. No niestety, tutaj jest nieco bardziej mrocznie, więc trzeba będzie tędy przejść. Czy ktoś mnie słyszy zaraz? Nie wiem, jakie światła, o co chodzi. A, coś tam było wcześniej, pamiętam taką podpowiedź, włącz światła. Nie mam pojęcia już. To zbyt wiele. Nie umiem trzeźwo myśleć po prostu, zaraz. Tutaj te światła działają? Nie, teraz je wyłączył, okej. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. Szeryf? Witam serdecznie. Kurde, co się dzieje? Czego zamordowałem? Nie wiem, jestem zgubiony. Pomocy. Dobra, powiedzmy, że tędy przejdę. Co? Be careful. Be aware. Careful. Don't look. Nie patrz. Don't look. Follow the death. Cholera. Nie ma innego sposobu. Nie wiem, czyżbym... Follow the path. No dobra, więc rozumiem, że mam ruszać za tymi znakami, a jeżeli zejdę z tej ścieżki, to będę miał spore kłopoty. Wszędzie są potwory. Dobra, a nic prostszego. Tylko teraz się zgubiłem trochę. Dobra, okej, w tą stronę? Dobra, lepiej nawet chyba nie patrzeć w górę. Coś czuję, że od razu bym zginął. Dobra. Nie ma tragedii, proszę bardzo. Ej. Tylko tutaj jest zabudowane. Co ja mam zrobić w tym wypadku? Kurde, czuję, że zaraz dostanę hita. Ale dobra. Okej, daliśmy radę. Zamykam za sobą. Ej, albo i nie. Przepraszam. Pomysł był inny. Nie wiem, czy ja dobrze poszedłem. Już nie widzę zupełnie tych śladów, więc... Czuję się trochę taki, nie wiem, bez szans. A, teraz wystarczy kucnąć, okej. Dobra, cały czas wystarczy iść za ścieżką i to jestem w miarę bezpieczny. Po prostu wspaniale. Nie wiem. Mam iść na górę, na dół? Nie dostaję tutaj żadnych podpowiedzi, niestety. Tutaj również niczego nie ma. No więc cóż. Nie wiem. Gra mi nie lubi podpowiadać tym razem. Powiedzmy, że w dół. A tak, tędy trzeba było przejść, okej. Konrad. Spoko.
Konrada jeszcze nie było w sumie. Ale czekam tylko na moment, kiedy będzie nasze imię głównego bohatera, czyli ten El... Jak on się nazywał? To jest wstyd. Ellis. Wiedziałem, że na E. Kurde, coś mi tutaj przebiegło, naprawdę. No dobra, nie ma co panikować. Zobaczmy z tej strony na przykład. Nie, tutaj absolutnie niczego nie ma. A więc idziemy przez to miejsce. I po raz kolejny światła mi zgasły, więc trzeba będzie spojrzeć na kamerę. Nie ma się czego bać, panowie, come on! Jesteśmy dorośli. Chociaż mi cały czas tutaj coś biega durnego. Co to może być? Czemu mi w ogóle latarka nie działa? Pomocy. Nie wiem, czy tak jest... O Jezu Chryste! Dajcie mi spokój! Adamie, uspokój się, nie? W ogóle co to ma być? Ta gra jest głupia. No i po raz kolejny mi Adam jakiś tutaj stoi. Co ja mam więcej mu poradzić? Ja się ciebie nie boję. Idę full speedrun, nie wiem. Oh my god. To już jest szalone. Dobra, filmujemy wszystko. Co my tym razem tutaj mamy? Nie mam pojęcia. Dobra, wychodzimy przez drzwi. Dobra, nie ma co tutaj zbaczać z kursu. Dalej tędy. Proszę bardzo. Co my tędy mamy? Cholera. To są akta policyjne Adama. Kto to jest Adam? Pierwszy raz o Adamie słyszę. Incoming call. Teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Unarmed. Nie wiem, czyżby to główny bohater to zrobił? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co jeszcze mam tutaj zrobić. Mam wyjść? Tak, chyba tędy jest droga. Więcej już tutaj nie zrobię. Oh my god, czemu nie mogę ten... Coś mnie zaczęło dziwnie blokować. O! Teraz mamy jakieś bardzo klimatyczne, szkolne przejście, tak mi to wygląda. Czuję się jak, nie wiem, w jakimś horrorze. Co ja w ogóle myślę? Oczywiście, że jestem w horrorze, ale taki, w sumie nie wiem, Outlast 2 takie były, chodzenie po szkole, pamiętacie? W sumie nie grałem, ale oglądałem z tego pierwszy odcinek i coś takiego, pamiętam, było. Dobra. Co my jeszcze tutaj mamy zrobić? Co jest naszym obecnym obowiązkiem? A, mamy tutaj te figurki. Nie mam pojęcia, co one znaczą. W każdym razie dziękuję serdecznie. A, i drzwi się otworzyły. Cudowna sprawa. Żołnierze. Czy to prawda, że postrzeliłeś... Co? Wszyscy żołnierze tutaj, ci, którzy zginęli z winy bohatera. To nie, to znowu on. Ej, panie. Nie mogę mu tutaj nic zrobić, niestety, nie wiem. Ej, panowie. Kurde. Chyba nikt mnie tutaj nie lubi, jakbym stawiał. Ej, co jest? Ja chcę tędy przejść. Rozstąpcie się. Kurde, czuję, że już to jest koniec, nie? The hell? Wszyscy znikli? Nie wiem, to jakieś sceny z wojny? Śmierć tych wszystkich żołnierzy? Coś w tym stylu chyba. I chyba mamy tędy przejść, tak bym stawiał, tak. Tu jest droga. To już jest sama końcówka, nie? Oh my god.
To już jest cała końcówka. Niech mi działa cokolwiek, latarka, come on, no. Okej. Dobra, fajni żołnierze, polecam. Wszystkie sceny i ten znak! Co to ma znaczyć? Nie wiem. Wszyscy zwariowali. No nie. Tędy mam chyba iść. Jakie te schody są strome! Ej, tutaj jakiś koleś... Dobra, już znikł po prostu. Wspaniale. To mi przypomniało z kolei z Resident Evil 7, nie? Też była taka scena, jak tam dziewczyna właśnie chodziła do nas. Zejście do tajemniczej piwnicy. Cudowna sprawa. No jest tutaj... Jezu, co to jest? A, tu jest trup. Witam serdecznie. Nie ma się czego bać. Ale jak on się tutaj pojawił w ogóle? Nie wiem. Dobra, możemy jakoś biegać? No niestety się nie da. Te trupy mi się pojawiają na każdym miejscu, nie wiem jakim sposobem. Jeszcze mi się jakiś pojawi, tak bym się stawiał. Dobra. I co teraz? No chyba dobrze, tutaj idę. Czy to jest jakaś ślepa uliczka? Nie no, chyba jest okej. Ta, mamy schody. Cudowna sprawa, a więc idziemy dalej. Co teraz się stanie? Oczywiście rekord jumpscare'ów w jednym odcinku, pozdrawiam. Niech ktoś je wszystkie policzy. Czy wy widzowie się boicie oglądać takie rzeczy? Czy wy się przestraszyliście? Bo oglądanie takich rzeczy w sumie nie jest aż takie straszne. Znając z doświadczenia. Też kiedyś oglądałem, ale teraz wolę grać. I granie w takie rzeczy, no to nie polecam. Oglądanie horrorów jest znacznie bardziej przyjemne. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejny znacznik. I kolejna figurka. Oczywiście, że zniszczę, bo czemu by nie? Kolejny z Blooper Team, ale nie mogę tego obrócić niestety. No cóż. Dobra. Kurde, ile się to jeszcze będzie ciągnęło? Ja już mam dosyć. Ja chcę końcówkę. A ten horror jednak trwa. Bez przerwy. O! Co tym razem się tutaj dzieje? Nie wiem... Coś mi tutaj umknęło w tym pomieszczeniu? Krew się leje w ogóle, nie wiem jak to możliwe. Oglądaj kasety? Może to będzie miało jakiś wpływ. Jeżeli tą ruinę tutaj cofnę, może właśnie to się zawaliło. Tak jest, okej. Dobrze, że sobie przypomniałem. Było cięższe do rozstrzygnięcia, ale... Kurde, nie tym. Nie chcę oglądać kaset, chcę przejść dalej. Nie wiem? A co jeżeli bym teraz to wszystko zawalił na siebie? Da się tak? Okej, cudownie. Dobra, udało mi się to... ogarnąć, po prostu wspaniale. Więc teraz jestem chyba ustawiony do końca gierki. Ej, dostałem wiadomość. Od Jess? Nie, przepraszam, to nie jest tak. Wiadomości? On tu jest. Mój cień tutaj jest. Dziękuję serdecznie. Mój cień jest zawsze. O! Czy to on jest tym cieniem? You look, you dead. Dzięki. Dzięki za wspaniałe informacje. Nie wiem, gdzie mam iść. Powiedzmy, że tędy. Nie podnoś wzroku, oczywiście, że tak. Nie wiem, idę tak, jak tutaj jest na dole. Po prostu się uspokój. Nie ma się czego bać, najwyżej mnie tutaj zamordują na hita. Jezu, i czemu się tak ekran trzęsie? Nie wiem, dobra, tędy idziemy. Prosta sprawa, zero deaths. Jeszcze chyba nie zginęłem w tym odcinku. Więc czuję się po prostu super zadowolony. Ze swojego skilla.
Kurde, nie wiem, czy ja dalej mam nie podnosić wzroku, wolę tutaj nie ryzykować, prawdę mówiąc. Myślę, że to solidne rozwiązanie. Ej! Popsuło się tutaj. Co ja mam teraz zrobić? Tutaj nie ma przejścia. Dobra, jeszcze tutaj jest... Kurde! Nie wiem. Dalej nie podnoszę wzroku, mam to gdzieś. Dobra, i po raz kolejny schodzimy do piwnicy. Po raz 20. Nie wiem, co mam myśleć. Dobra. Po raz kolejny jakieś chyba tutaj potwory są. Sam nie wiem. Dobra, okej, okay. Wspaniała sprawa. Nie ma się co stresować. Alan Palmer. Żołnierz. Dobra, co tym razem? Gdzie ja mam teraz iść? Dobrze, idę oczywiście. Sylvester Boyce. Dobra. Roscoe Hayward. Jakie tutaj... A, te wszystkie imienia są chyba... podawane tych wszystkich, którzy zginęli przez bohatera, tak? Together in war, together in peace. No niestety. Kurde, te wszystkie wydarzenia, to dopiero tragiczne. Tragiczna przeszłość bohatera. Z jednej strony to, co się w lesie wydarzyło, co nawet nie mam do końca pojęcia co, a z drugiej strony, że właśnie tyle osób z niego zginęło. No i kolejna figurka. Oj, dostałem nawet zapis. Wspaniale. Co mam teraz robić? Coś mi jeszcze zostało? Nie wiem. Mam cofnąć? Kurde. Dobra, ciśniemy w takim razie. Z nadzieją, że coś tutaj wypadnie. Fajnego, nie wiem. To już chyba tak było. Nie. Tutaj tych drzwi... Drzwi się trochę pozamieniały. Okej, więc dobrze idę. Ta, teraz po raz kolejny wspomnienia z tego Afganistanu, czy tam... Skąd? Co jest? Kurde. Jestem zgubiony. A, chyba tutaj należało spojrzeć. No, witam serdecznie. Co się tam dzieje na górze? O nie, zaraz mi znowu coś wyskoczy. Dajcie mi spokój. A, mamy zdjęcie. Hej. Come on, chcę to podnieść. Kurde, co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Fuj! Nie wiem. Dobra, idę tędy. Dobra, po raz... Dobra, fajnie się rozwala. Pozdrawiam serdecznie. Znowu chyba nie mogę tutaj patrzeć. Co się dzieje w ogóle? Dajcie mi spokój, nie wiem gdzie mam iść, nie wiem co mam robić. Może będę szedł na wprost i w takim... takim sposobem wygram gierkę. Twoja sprawka. Nie wiem. O, znalazłem drzwi. Wspaniale. Boję się wzroku podnosić cały czas, nie? Mam wrażenie, jakby to po prostu zawsze to było. Dobra, to jest ślepy zaułek. Idziemy tędy. Tak jest. I po raz kolejny mi się niszczy wszystko. Całe światło. Kurde, kolejny ślepy zaułek. Ej, tutaj nie ma wyjścia stąd. Może zrobię 360 i nagle wygram. Ile razy jeszcze mam tak zrobić? Come on. Aaaa, robimy kółka. Nic się nie dzieje. Może w górę, w dół? To się wszystko w ogóle zacieśnia. Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Witam. Weź się w garść. Jezu, jak tutaj ciasno. Come on. Kurde, grajcie jak się tak ekran trzęsie. Nie wiem, ja brak mi słów po prostu, nie? A, po prostu sobie tutaj z żyrandola krew leci, niech wam będzie. Okej. Dobra, ciśniemy dalej. To już jest koniec chaosu.
Tam jeszcze jest jakiś potwór, najlepiej po prostu. Wiadomość? Nie, nie chcę tego. Kim jesteś, Alice? Nie mam pojęcia. No, to fajnie. Wcześniej już go widziałem. Co? Careful. Oczywiście, że jestem careful. Zapomniałem, już nie ma, nie wiem, co ja myślę. You look you dead. Fajnie. Domyślam. Przegrałem? Przegrałem. Jak to możliwe? Nie patrzyłem wcale. Jak to możliwe? Zginiesz, jeśli spojrzysz. No ale... Nic takiego nie robię. Nie rozumiem tego. To miejsce jest strasznie obłąkane po prostu. Nie mam pojęcia, jak to działa. Come on, no. Tym razem dam radę. O mój Boże, jaki to jest stres, no. Na każdym kroku tutaj mogę zginąć. Dobrze, teraz idę? Chyba dobrze idę. Uff, daliśmy radę, ale to było kurde. Nie mam pojęcia. A chyba mi się udało? Oh my god. To było strasznie close. Co się teraz dzieje? Nie wiem. Nie wiem, kurde. Potwór tutaj był za mną, no. Nie mam pojęcia, nie? Uff. A, ślepy zaułek, po prostu cudownie. Dobra, powiedzmy, że tędy przejdę. Może damy radę. Ej. Zadziałało. Fajowo. Ja nie mogę, jaki stres to jest, nie? O, wiadomość dostałem, fajnie. Nie potrafisz już spojrzeć na siebie w lustrze, prawda? Nie wiem. Nie ma żadnego lustra, po pierwsze. Dajcie mi spokój, schodzę w dół po prostu i tyle. Kiedy ten horror się skończy? Już mam dosyć, nie? Już mam po prostu dosyć. Mówię na serio. Ej, co ja mam tutaj zrobić? Nie wiem. Mam spojrzeć w lustro? Powiedzmy, że tędy? Tak jest. To już trwa zbyt wiele, nie? To już trwa zbyt wiele. Oglądaj, ok? Stań w kącie, co? Gdzie mam teraz iść? Stań w kącie, nie wiem. Nie rozumiem. Kurde, nie wiem, co ja mam robić, nie? Czy ja mam go powstrzymać, żeby tutaj nie spojrzał? Za tobą, fajnie. Nie. Nie będę tego robił. Ale durne. O mój Boże. Ile jeszcze? Dobra? Czy to już wystarczyło? Chyba tak. Dobra, więc wygraliśmy akcję w kącie. To było to, czego pragnąłem po prostu.
Oh my god! A więc tak oni tutaj stali w kącie, to tutaj chodziło mniej więcej. Nie mogli na coś patrzeć. Zdjęcie! To jesteśmy my, powiedzmy, nie wiem. Oh my god! O, kolejne. Co się dzieje tym razem? O, wszystko się totalnie rozwaliło. A sobie przejdę, nie wiem. Nie mam pojęcia, wszystko się przesuwa. To już jest po prostu koniec. Pomocy. Nie, ja serio, po prostu mam dosyć tej gry, nie? Tak naprawdę. Po prostu już... Tyle. Co się dzieje tym razem? Nie mam pojęcia, to już jest... To jest jakiś koleś w ogóle sobie chodził. Piękna sprawa. Oh my god. I co się teraz jeszcze stanie? O, witam. To ja też sobie tak w kącie postoję. Kurde, nie mam pojęcia, nie? Dobra, powiedzmy, że tędy. No tak, już rozumiem, że o to chodziło z tym kątem. Tak jest. Teraz spadamy, wariujemy. Nie wiem. Jedyna wiadoma to jest to, że mam już dosyć, nie? To już jest chaos totalny. Nie spodziewam się wszystkiego. Co się dzieje? Morderca. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Wszędzie jest krew. A więc takie się ma wyrzuty sumienia, jeżeli jest się mordercą, tak? I są te oczy, okej. Tego tak długo szukaliśmy? Nie wiem, no. Dajcie mi spokój. Mamy jeszcze świeczkę. Co to jest? Oh my god. Pomocy. Dobra, dużo widzę w tej kamerze, to już mi nie pomoże z pewnością. Zabiję cię, fajnie. Pozdrawiam. Gonimy tego potwora, czy co? Ta gra jest diabelna. Oh my god, ta gra jest diabelna i to jest tyle, co mam wam do powiedzenia. Tędy mam iść chyba. Co się stało? Wracamy się? Tędy? Okej. Oh my god. Nie wiem, czy tak powinienem napierać tutaj wszystkich. Niszczymy wszystko, oczywiście. Nie. Nie wiem, co mam już komentować, nie? Po prostu... To już furia ostatnia. No i co teraz mam robić? Czy już wszystkich tutaj znalazłem? Coś mi jeszcze ominęło? Nie wiem. Czy ja wchodzę w kółko, czy mi się wydaje? Nie. Co mi jeszcze tutaj zostało? Naprawdę, no. A jeszcze można niżej zejść. Okej. Spoko. Czyli te wszystkie osoby z kątów tutaj wypędzamy. Nie wiem, na co mi to wszystko. W każdym kącie jest inna osoba. Jeszcze niżej będzie dało się zejść pewnie. Tędy, tak jest. Nie wiem, co się stało, ale ja już widziałem wszystko po prostu. Dotarłem do piwnicy? Peter? Peter? Peter, where are you? Nie wiem.
Zabił ich wszystkich. Nie ma go tutaj. Może jakieś wskazówki będą. I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm gonna enjoy it! So am I. Come on then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Klucz leży pod stołem? O, okej. Dobra, więc zawalczymy sobie z tym kolesiem, chyba, nie wiem. Nie mam pojęcia, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam szczerą nadzieję, że to już będzie koniec po prostu, nie? Mam dosyć horrorów na dłuższy czas, już naprawdę. To jednak nie jest dla mnie, jednak wolę przyjemne gry przygodowe. No i po prostu się poczołgamy, przepiękna sytuacja. Dużo tutaj widzę. Oh my god, tak się zastanawiam. A, to już koniec jest? Cutscenka ostatnia? Nie wiem. To bohaterka. Te oczy. Że co? My zabiliśmy ją? Jak? Nożem? Widziałem, że chciał tylko ją uspokoić. O co chodzi tutaj? This is what you get, you fucking piece of shit! It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Weź jego twarz. What? To... Że co? My jesteśmy tym szaleńcem? To my wszystkich zabiliśmy? Bullet? Co tutaj robisz? To... Nie, to już jest... Nie wiem, co by się jeszcze musiał tutaj stać. Ellis uległ wściekłości i rozpaczy. Cykl trwa dalej. Carver narodził się na nowo. Pomimo dokonanych obrażeń, Bullet przeżył i widziano go później. Jess zerwała wszystkie więzy łączące ją z Ellisem. Gdy dowiedziała się o jego losie, nie powiedziała nawet słowa. Los Petera zostaje nieznany. Pozostaje. Czyli to jest złe zakończenie chyba, tak? Nigdy nie udało się odnaleźć ciała szeryfa w lesie Black Hills. Nikt nawet nie widział, gdzie należy szukać. Ciało Todda McKinnona znaleziono kilka miesięcy później w tartaku Happy East Creek. Zgniło do tego stopnia, że ledwo udało się je zidentyfikować. No cóż. Czyli słabe zakończenie. No niestety.
Coś jeszcze będzie działo? To już jest koniec. Oh my god. To już jest koniec. I co ja mam o tej grze powiedzieć? Ciężko podejść do tego tak racjonalnie, na tej całej szybkości. Po prostu jestem... To jest jedna z bez wątpienia najstraszniejszych gier, w jakie grałem. Więc to można powiedzieć na plus. Jeżeli chodzi o te elementy gameplay również. Lepsze niż w Layers of Fear Observerze. Naprawdę bardzo fajne elementy gameplayu jak na horror. Więc tak, bez wątpienia jeden z najlepszych horrorów, w jakie grałem, ale naprawdę bardzo straszny. Ten ostatni odcinek to już po prostu czułem, że... Nie wiem, to jest wszystko takie wariactwo, już ciężko było tutaj normalnie komentować. No i niestety wyszło z tego raczej złe zakończenie. Czyli okazuje się, że my byliśmy tym złym Carverem? Nie wiem, nie mam pojęcia, że Carver narodził się na nowo, chyba coś takiego było. Więc to my staliśmy się tym potworem, który zabija wszystkie osoby. Ale przynajmniej Bullet przeżył, widziano go później. Więc to jest dobre zakończenie jednak, bo Bullet przeżył, to jest jedyna... Jeżeli on przeżył, to już jest wszystko dobrze, to jest dobre zakończenie, nie ma lepszego zakończenia. Zobaczę sobie jeszcze inne zakończenie na necie. Raczej nie spodziewajcie, żebym nagrywał z tego kolejne odcinki. Bo już mam po prostu dosyć, wyinstaluję tą grę i to by było na tyle. Mam po prostu tego dosyć. Mam dosyć horrorów do końca tego roku, naprawdę, ten mi wystarczy. A więc tak, to by było na tyle na dzisiejszą serię, na tą serię. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że seria wam się podobała. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, jeżeli tak. No i tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra.